podmiot turystyczny, który uczestniczy w programie Polski Bon Turystyczny, może w każdym momencie zrezygnować z udziału w nim. Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia menadżera na PUE ZUS. Zaloguj się do swojego konta na PUE. Ja zaloguję się przy użyciu loginu i hasła. Po zalogowaniu wybierz zakładkę Ogólny na górze ekranu, a następnie kliknij w opcję Podmiot turystyczny i dalej w Lista podmiotów turystycznych. Na liście pojawią się wszystkie podmioty turystyczne, do których masz uprawnienia menadżera na PUE ZUS. Wybierz podmiot, następnie na dole ekranu Szczegóły. Aby zrezygnować z udziału w programie Polski Bon Turystyczny, wybierz Rezygnuj. Uruchomiłeś kreator oświadczenia o rezygnacji z udziału w programie Polski Bon Turystyczny. Wybierz Dalej. Na kolejnych ekranach pojawią się dane podmiotu turystycznego, którego dotyczy rezygnacja, informacje o podstawie prowadzenia działalności i złożone wcześniej oświadczenie. Aby przejść pomiędzy ekranami, wybieraj za każdym razem przycisk Dalej. Na ekranie pojawi się klauzula informacyjna RODO. Przeczytaj ją i wybierz Zapisz i przejdź dalej. Wniosek o rezygnację jest gotowy. Wybierz Wyślij. Wniosek musisz podpisać elektronicznie. Możesz wykorzystać kilka metod. Profil PUE, podpis zaufany ePUAP, podpis osobisty lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Ja wybiorę pierwszą z tych możliwości. Na ekranie pojawił się komunikat, który potwierdza wysłanie dokumentu. Jeśli zrezygnowałeś z udziału w programie Polski Bon Turystyczny, a chcesz ponownie zgłosić swój udział, wybierz z lewego menu Podmiot turystyczny i Lista podmiotów turystycznych. Wybierz podmiot turystyczny i kliknij w Szczegóły. Następnie wybierz Ponowna rejestracja po rezygnacji. Uruchomisz kreator zgłoszenia podmiotu turystycznego. Instrukcje do kreatora zgłaszania podmiotu turystycznego znajdziesz w jednym z naszych poprzednich filmów.